Cześć, witam Was w króciuteńkim odcinku o modach. Paczka od Asline'a zmodyfikowana przez mój XVM. Na początek garaż, jak widzicie, nic tutaj się nie dzieje oprócz zegarka, plus pobitewne statystyki, jak widzicie, fatalne. 1100 WN nie idzie. Odpalam bitewkę, żeby Wam pokazać. Wbiłem ISA 7, żeby dobrze było widać damage panel. To, co się rzuca na pierwszy rzut oka, to, że nie widać niestety na początku w ekranie ładowania oraz tej pod tabem ilości bitew w tysiącach. Co prawda w konfigu nic nie zmieniałem i cały czas ta wartość jest widoczna. Nie wiem, czemu tak nie jest, muszę poczytać, pogrzebać. Jeśli to naprawię, to po prostu wrzucę poprawionego XVM-a do paczki, ale myślę, że jakoś tam bardzo to nie przeszkadza, a też nie będę teraz czekał tygodnia, zanim do tego dojdę. Na początek to, co zwykle, czyli skład drużynowy, pojawia się tutaj pula HP-ków. Nowa rzecz to po prawej stronie w górnym rogu jest ilość zadanych obrażeń oraz ilość przyjętych potencjalnych obrażeń. Może się przydać do jakiejś misji. Co jeszcze? Jest również paczka. Paczka dosyć sporo waży, nie wiem czemu, 500 mega aż, także naprawdę sporo, także ktoś ma wolne łącze, to może mieć problemy. Ale myślę, że te 500 mega w tych czasach to też nie jest jakaś taka mega wartość, żeby się tym przejmować. To, co chcę Wam pokazać, to damage panel, tak jak wygląda po otrzymaniu strzału, oraz taki log, który nam pokazuje zapis z tego, co przyjęliśmy, z jakiej amunicji. Oczywiście standardowo podobnie, tak jak było to do tej pory, ale żeby było wszystko widoczne, to postaram się jak najszybciej dojechać na pozycję, pograć na wieżę, coś tam dingnąć, byle nie tracić czasu za bardzo. Jakiś przestrzał może skorzystam, ale nie widać. Dobra, lecimy. To nie jest bitwa, która ma w jakiś sposób pokazać czołg czy cokolwiek, to jest tylko kwestia pokazania modów. Także szybko na pozycję. Żarówka jest oczywiście taka z dźwiękiem, żeby było wiadomo. Powiem szczerze, że jak grałem bez modów i była sama żarówka, no to faktycznie można się troszkę zapomnieć, że ta żarówka się zaświeciła. 02. Mamy bad chata, także może sobie strzelę, ale nie ma chętnych. 522. Widzicie, to co jest oczywiście na górze, to nie są mody, tylko nowość Wargamingu. Jakieś, nie wiem co to jest, tokeny, banery, cholera wie, ale nie wiem po co to komu. Widzicie, w prawym górnym rogu 522, zadane obrażenia. Jak coś się uda pograć na pancerz, to powinno się również pojawiać potencjalne obrażenia. Oraz mam nadzieję, że przyjmę jakiś strzał, co pewnie nie będzie trudne. I wówczas, o tam widzę, Godzilla się na mnie patrzy, to tutaj może się wyłonimy. Teraz mi pewnie przyfasoli i będzie wesoło. Minimalnie. Może tutaj ktoś chętny. Godzilla zaraszowała. No to i my troszkę przyciśniemy. 1-4, także bitwa się układa fantastycznie. Wszystko tutaj przyjechało. Także zaraz pewnie zaliczę bardzo szybki zgon. Ale na pewno zatem zobaczycie damage panel. Wyjeżdża już tam nie batcha, także już czekamy na pierwsze oznaki dostawania strzałów. O, widzicie, 1264 mu weszło. Widać damage panel. Także fantastycznie tą bitwę zakończyłem. Dostałem strzał od Godzilli, ale to co widzicie, to damage panel, APEC, Godzilla 1264, BATCHAT, APC, czyli APCR, T54, APEC, potencjalne 0, żadnego nieodbitego strzału, 1422 zadanych, 1 do 6, bitwa skończona, także bardzo dobry odcinek na mody, nie będziecie długo czekać. Także wrzucam bitewkę, oczywiście link do modów znajdziecie pod opisem filmu. Cześć!